serdecznie z tej strony trener bramkarzy Bojkowa. Chciałbym podsumować spotkanie z Łabędami. Bardzo trudne z zespołem, który strzelił więcej bramek od nas, który zdobył dość dużo punktów. Pomimo osłabień przyjechaliśmy tutaj tak naprawdę pewni siebie, ale skoncentrowani. Zwracałem na to uwagę, żeby nikt tutaj nie lekceważył przeciwnika, nie myślał o tym, że wygraliśmy wszystkie spotkania do tej pory i wygramy kolejne. Trudno było w pierwszej połowie, także na pewno trzeba tutaj pogratulować chłopakom. Walczyli do końca, obojętnie czy pierwszy skład, czy rezerwowi, nikt nie odpuszczał, szczególnie w drugiej połowie. Wyszliśmy lepiej nastawieni na tą drugą połowę, strzeliliśmy więcej bramek i po raz kolejny trzy punkty zawozimy do Bojkowa. Tak naprawdę nie ma cudów. Chłopcy bardzo ciężko pracowali, pracują. Nieważne, czy to chodzi o obóz, czy to o poszczególne treningi. Nie było żadnych odwołanych treningów w momencie, kiedy bardzo mocno padał deszcz, kiedy warunki nie sprzyjały, my cały czas ciężko pracowaliśmy i efekty tak naprawdę wychodzą. Ja jestem absolutnym zwolennikiem ciężkiej pracy i ta ciężka praca owocuje. Także nie ma tu przypadków. Jeszcze raz brawa dla chłopaków i tyle z mojej strony. Obawiał się Pan dzisiejszego spotkania pomimo osłabień? Z jednej strony obawiałem się, a z drugiej strony czułem ogromny taki spokój wewnętrzny, że coś mi ciągle podpowiadało, że tu się nie mam czego obawiać, że tutaj tak naprawdę przystępujemy do sprawdzianu, do którego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Także ja sam sobie się dziwiłem, skąd u mnie ten spokój, bo z jednej strony myślałem, że tutaj może się źle skończyć, naprawdę liczyłem, że tak naprawdę w momencie, kiedy oni przegrali jeden mecz, my w sytuacji, kiedy przegramy z nimi, wciąż mamy szansę na awans. Okazało się jednak, że im trudniejszy mecz, tym więcej siebie dajemy i wygrywamy spotkanie. Dziękuję bardzo.